Onet24, Iwona Kutyna, zapraszam. Wietnamczyk ścigany przez włoskich karabinierów zatrzymany we Wrocławiu. Mężczyznę namierzyli łowcy cieni, policjanci z CBŚP zajmujący się poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców. Włoscy karabinierzy w ramach europejskiej akcji New China poszukiwali kilkudziesięciu obywateli Chin i Wietnamu, podejrzanych o ciężkie przestępstwa, rozboje czy handel narkotykami. Jeden z nich, Wietnamczyk, ukrywał się we Wrocławiu. Gdy łowcy cieni zorganizowali zasadzkę przed jego mieszkaniem, był kompletnie zaskoczony i nie stawiał żadnego oporu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje rewolucję w systemie badań okresowych pojazdów. Przegapienie terminu badań może sporo kosztować czasu i pieniędzy. W kraju powstanie sieć nowych stacji kontroli pojazdów, po jednej na województwo, czyli 16. Jeśli kierowca spóźni się z badaniami, będzie musiał je zrobić w jednej z nich. Każda inna odprawi go z kwitkiem. Rządowe stacje mogą się jednak szybko zatkać. W Polsce około 40% kierowców zapomina na czas zrobić badania. O projekcie pisze Dziennik Gazeta Prawna. Rozpoczęła się długo oczekiwana ofensywa sił irackich na Mosul. Celem jest wyzwolenie miasta z rąk Państwa Islamskiego. W operację zaangażowanych jest około 80 tysięcy irackich żołnierzy i kurdyjskich bojowników. Będzie ich wspierać z powietrza międzynarodowa koalicja pod wodzą USA. W Mosulu mieszka ponad milion ludzi. Istnieją obawy, że ofensywa może wywołać ogromną falę uchodźców. Do tej pory konflikt w Iraku zmusił ponad 3 miliony osób do opuszczenia swych domów. Trinity Gay, córka słynnego amerykańskiego sprintera Tysona Gaya, została śmiertelnie postrzelona. Miała 15 lat. Do strzelaniny doszło na parkingu przed restauracją w Lexington w stanie Kentucky. Dziewczyna została trafiona w szyję. Strzelali ludzie z dwóch samochodów. Trinity Gay nie było w żadnym z aut. Jej ojciec w 2007 roku został mistrzem świata w biegach na 100 i 200 metrów oraz w sztafecie 4 razy 100 metrów. Trinity też uprawiała lekkoatletykę. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.